Nic. Staruszek nie pozwalał nam wchodzić do środka, dlatego nigdy o tym nie rozmawialiśmy. A wiesz, że jest ich jeszcze więcej? Gdzie? W środku puszczonej latarni, stojącej na klifie. Nie mówcie mi, że jak tylko otworzę do niej drzwi, to zaraz te cholerne króliki się wysypią, jest ich tak dużo. Chcesz zobaczyć? Mam klucze. Tam też nie mogliście wchodzić, nieprawdaż? Jehe! Przypomnijcie mi, żeby nigdy nie zabierać was do domu Nila. Więc jak, chcesz zobaczyć te latarnie? Cóż, trochę jest zimno na zewnątrz, ale... Co chcesz zrobić? Dobra, chodźmy zobaczyć. Mam nadzieję, że ten dobry, ten... jak to się mówi... kurde... decyzję podejmuje. Wiecie co, dobra, może dowiem się więcej na temat tych królików. Sprawdźmy tą starą latarnię. Let's go, bitches. O, teraz szybciej chodzimy. I nie można było tego zrobić wcześniej. Tommy doesn't like turtles. Sara, aspiring professional ice cream taster, aiming for the top. Widać, gra nie została przetłumaczona w 100%. Mniej więcej chodzi o to, że Tommy nie lubi żółwi, a ta Sara, ona chce być najlepszą, najlepszym smakoszem lodów. Tu jest! Żeby zejść na dół, musimy skierować się na południe. Ta, zapomniałem mojego spadochronu. Co, musimy w takim razie spaść, czy coś? Jak tam możemy dojść w takim razie? Po co ja się na to zgadzałem, Jesus Christ? Przez pień? Nie? Tutaj most, nie, to jest płot, chwila. Tędy? Nie. Nie jestem pewien, czy powinienem iść tutaj. Ale zróbmy co? Zróbmy to, co może się złego stać. Z najwyżej nas niedźwiedź jakiś zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Tu jest! He? Moja nowoczesna piłka plażowa. Myślałem, że ją zgubiłem. Ach, tak jest do bani. Och, już nigdy więcej jej nie zgubię. Schowam ją, nie patrz. Uch, nie mamy czasu do stracenia. Okej, gotowe. Okej, a teraz szybko do latarni. Chyba wiem, którędy. Pali się. Co za bałwan zrobił, rozbił tak samochód. Nie ja. Na dworze jest bardzo ciemno. Nie boicie się, dzieciaki? Jasne, że nie. Odgrywamy swoje role i odpędzamy złe moce. Co? Tom jest super silnym rycerzem, a ja potężnym magiem. O tak, zniszczymy całe zło. Och, to uch. To super. Może pobawisz się z nami? Ja? Nie. O, ja... Ona nie jest wystarczająco wyluzowana. Ej, mogłabym, gdybym tylko chciała. Tylko patrzcie. To ja będę... Kurde, mag jest już zaklepany. O, wiewiórka. Ja mogę być wiewiórką. Coś tutaj śpi. Och nie, to straszna krwiożercza wiewiórka. Nie martwcie się, dzieci, obronię was. Serio? Atakuj! Wulkaniczny kopniak, szybkie uderzenie, pięść Armagedonu, but. Głośniej. Twój czas dobiegł końca, krwiożercza wiewiórko. Ja. Przestań albo powiemy mamie, znęcasz się nad zwierzętami. Głupia mała. Ta. I zadzwoni po policję.
Co ja tylko żartowałam. Czy wy przypadkiem nie mówiliście, że lubicie bawić się w ogrywanie scenek? Jej! Wstydź się. Nazwijmy ją Teddy. Kurde, czemu? Persona 4 mi się przypomina. Dobra. Zapomnijmy o tym, co się tutaj stało. Dobra, lecimy na Szczecin. No, idziesz czy nie? O, dobra, w ten sposób, niech będzie. Ups, sorry, ale napiłem się herbaty i kubkiem walnąłem w mikrofon. Napiłem się jeszcze herbaty, ale tym razem nie walnąłem w mikrofon. Poczekajcie, co tam jest? Króliki, kurde! Coś tam jest. Coś tam jest. I? Ku pamięci River Wiles. River Wiles. Była żona Johna? Nie wiem. No dalej, latarnia jest tam. Wiem, kurde, ale weź... O. A, okej, ona patrzyła na ten grób. Dobra. Myślałem, że chodziło jej o to, że coś w latarni jest, mimo tego, że nic nie ma. O. Tutaj jest mniej tych królików. Po nich mogę deptać. Wielokolorowy papierowy królik. Hej, nie było go, kiedy tu byliśmy w ostatni weekend. O tak, Johnny musiał tu jeszcze przyjść i za nim źle się poczuł. Tylko ten jeden zrobiony jest z dwóch kolorów. Wiem, to wszystko ciężko pojąć. To jakieś dziwne hobby. Och, to mój telefon. Watts dzwoni. Wszystko gotowe? Dobrze, zaraz będę. Dlaczego masz taki przerażający dzwonek? Żebym mógł straszyć takie małe bachory. Jest doskonały do odstraszania potworów. No dalej, wracamy, czyli no. Mając na myśli potworów, miałam na myśli takie małe dwa. Och, a może spóźni się jeszcze z pół godziny? Pal licho, że klient nam tu umiera. Byłam zajęta. Dokładnie tak jak ja, nazywam to pracą. Przestań zrzędzić jedno małe spóźnienie, a ty robisz sceny. Przynajmniej powiedz mi, że jesteśmy gotowi do podróży. Oczywiście, że jesteśmy, ponieważ jestem kompetentny. Twój kask leży na kanapie. Jazda, jazda. Gdzie kanapa? To jest kanapa? A, tutaj widzę strzałkę. Zaczynaj. Jestem królową Wielkiej Brytanii. Wszyscy kłaniajcie mi się. Gotowa czy nie? Idziemy do roboty. I potem nastała światłość i zamieszkała między nami. To powinno być ostatnie dostępne wspomnienie. Odblokuj mowę dla wszystkich z wyjątkiem Johnego. Dobra, znajdźmy go. Poprzez najechanie kursorem myszy na górną część ekranu możesz w dowolnym momencie dowiedzieć się, na jakim jesteś etapie życia Johnego. A nie mam żadnego skrótu klawiszowego? Muszę to myszką robić? Czyli no, jest stary. Tu
jest młody, kto by przypuszczał. Zegar? Zabrano notę zegar. Zegary w domu John'ego nigdy nie tykają. A, okej. Okay. Dobra. Wyjdźmy na zewnątrz, do latarni choćby. Albo może na ławkę najpierw. To jest takie interesujące miejsce. Wiedziałem! Johnny? Co za miła niespodzianka, nieczęsto mamy tutaj gości. Nazywam się dr Eva Rosalyn, a to jest dr von Matterhorn. Dr Lorenzo von Matterhorn. Dr Neil Watts. Słyszałeś o Sigmund Agency of Life Generation? Och, jesteście z agencji. Wspaniałe, wspaniale, właśnie myślałem o tym, żeby was wezwać. Lili, zrób nam herbatę, proszę. Ja już mam herbatę. Lili? Istotnie, wzywałeś nas. Przybyliśmy z przyszłości, aby zrealizować naszą umowę. Ostrożnie, jeżeli ześlizgniesz się z klifu, będziemy musieli odtworzyć to wspomnienie. Neil, okaż mu trochę szacunku. Ech, przecież to tylko program. Riksiu! Śpikuj ma mnie być! Mniam, mniam, tak. Kurde. Ten fotel mnie denerwuje. Muszę go podwyższać za każdym razem. Nie, Riksiu. Mniam. Wiem, ale to ostatnie dostępne wspomnienie John'ego i potrzebujemy jego współpracy. W najgorszym wypadku je zrestartujemy. Nie możemy tracić na to czasu. Wy. Przybyliście tutaj, aby zabrać mnie na księżyc, prawda? Tak, John. Wydaje mi się, że miałem wspaniałe życie. Niewystarczająco, tak myślę. Czyli możecie to zrobić? Możecie zabrać mnie na księżyc? Pewnie, kurde! Zaraz zadzwonimy po NASA i w skafander ciebie wsadzimy i polecisz. Bezpośrednio nie możemy, ale sprawimy, że ty sam będziesz w stanie to zrobić. Dlaczego chcesz się tam wybrać? Nie wiem. W porządku, możesz nam powiedzieć, to konieczne, abyśmy mogli ci pomóc. Pragniesz sławy, pieniędzy? Musisz mieć jakąś motywację. W sumie tak szczerze mówiąc, też bym chętnie się wybrał na księżyc, jakbym miał taką możliwość. Kto by kurde tego nie zrobił? Samolotem bym nie poleciał, ale rakietą w kosmos już tak. Przykro mi, ale naprawdę nie wiem. Bo przynajmniej jak rakietą polecisz, to masz jakieś skafandry ratunkowe czy coś w tym stylu, że jak coś pójdzie nie tak, to zawsze możesz... Nie, chociaż w rakiecie jest coś takiego? Czy tam komory ratunkowe czy coś w tym stylu? Że jak coś pójdzie nie tak, to możesz w takim małym pierdzielonym czymś stateczku popierdzielić z powrotem na Ziemię i nawet nie jestem pewien. Po prostu chcę to zrobić. Już na oko widać, że będą z nim same problemy. Nie masz Reksia, to nic nie mów. Nieważne, Johnny, przedstawię ci plan działania. Powinniśmy udać się do twojego dzieciństwa, ale to zbyt daleko, żeby uczynić to w jednym skokiem w pamięci. Będziemy więc musieli przemierzać przez twoje wspomnienia, cofając się małymi kroczkami. Na co oczywiście wyraziłeś zgodę w przyszłości. Określimy cele w twoich wspomnieniach z dzieciństwa, dzięki którym może będziemy mieli do nich bezpośredni dostęp, a następnie wrócimy tutaj.
Będziemy musieli wywrzeć na ciebie wpływ w dzieciństwie, abyś zechciał zostać astronautą, o kurde. Lub dostał się na ogromną katapultę. Sęk w tym, że musisz nam powiedzieć o sobie więcej niż tylko zwykłe nie wiem. Tak długo jak będziecie w stanie zabrać mnie na księżyc, będę z wami współpracował w każdy możliwy sposób. Świetnie. Aby wykonać skok w pamięci, potrzebujemy czegoś, co ma na ciebie dużą wartość. Co ma dla ciebie dużą wartość. Masz jakieś wspomnienie, do którego moglibyśmy zacząć? Od którego, kurde! Do dzieła. Jest to medalion? Jesteś gotowy? Panie przodem! Notę księżyc. Najpierw musimy przygotować to wspomnienie. Przygotuj wspomnienie. Bo fuck me. Ułóż wspomnienie. Klikaj kulki, aby zmienić położenie elementów. To jest kurde ten królik cały. Bieżąca, idealna, łączna. Nie mogę tego zresetować? Chyba nie mogę. O mój Boże. Ale to komplikuje niepotrzebnie. O! Udało się! Wspomnienie może być aktywowane w celu dalszych poszukiwań. Mogę jeszcze raz spróbować? Czekajcie, a co z moją prywatnością? Jeżeli to tylko będzie możliwe, postaramy się jej nie naruszać. Jednak w większości przypadków nie da się tego całkowicie uniknąć. See you later! Ja pierdzielę, ty masz jakąś obsesję na punkcie tych królików. Czy to dziobak na fortepianie? Wyłącz widzialność i interakcję, nie możemy się rzucać w oczy. Dobra, dobra, zadowolona? Rany, o co chodzi z tymi wszystkimi królikami? Dobre pytanie! One mnie przerażają, najpierw powinniśmy sprawdzić, czy Johnny jest zdrowy psychicznie. Co jest, usłyszał mnie? To niemożliwe. To prawdopodobnie tylko część jego pamięci. Dobra, coś jest z nim nie tak. Ja tam zostaję przy swoim. Tak czy siak, przestań gadać i znajdź jakieś wspomnienie, dzięki któremu będziemy mogli wykonać skok. Znajdź odpowiednie przedmioty, aby zdobyć 5 połączeń wspomnień. Mamy tutaj, kurde, więcej niż 5. A? Wymagane połączenia wspomnień. O co z tym, kurde, chodzi? Ale! Po prostu będziemy łazić i interagować. Wskazówki zegara poruszają się, ale bezdźwięcznie. To zaraz, to moment. Przecież one nigdy nie tykają. Chyba, że kiedyś tykały. Oj, jedną kulkę dostałem, dobra. Wielokolorowy papierowy królik. Czyż nie jest wyjątkowy, masz 2 kolory, kiedy twoje całe rodzeństwo wygląda, jakby utonęło w wybielaczu. O co tu chodzi? Myślisz, że jesteś taki straszny? Tak, prawda jest taka, że jesteś.
Ja pierdzielę. Dobra, na dół nie mogę zejść. W sumie fajnie by tak było się do swoich wspomnień przenieść, szczerze mówiąc. Zegar się porusza, ale bezdźwięcznie. Stary połatany plecak. Co to jest? Ma chyba z milion lat. Zgaduję, że wkrótce się dowiemy. Szklany słoik z marynowanymi oliwkami. Dobrze, że nie z martwymi owadami. Fuj, nienawidzę tego. A co jest do nienawidzenia? To marynowane oliwki. Ale oliwki są dobre. Człowieku. Świeże dzikie kwiaty. Zostaw go, jeśli będziemy musieli wyjaśniać mu naszą obecność w jego każdym wspomnieniu, to chyba zwariuję. Nie kuś mnie. Tędy? Wybrane artykuły z czasopism medycznych. Super. Idźmy na dół jeszcze raz. Kurde. Przez tą rozdzielczość nic, kurde, nie widzę, szczerze wam powiem. Wyjść nie mogę? Nie, nie mogę. No ten dziobak jeszcze został, nie? Jak mogę z nim pogadać? Pepe! Był tutaj i już znikł. Ja pierdzielę, ten Pepe to zajebisty agent. Nawet nie mogę do niego podejść. Normalnie nietykalny. Tak, to już widziałem. Może do płótna muszę jakiegoś podejść? Nie. O mój Boże. Z czym jeszcze nie gadałem? Gadać mi tu. Przyznawać się do winy. Po prostu będę spacją napierdzielał. Złe wspomnienia są, wiem o tym, ale... Jak mus, to mus. Cholera jasna. E? Okej, w porządku. Nie wiem, co ja takiego zrobiłem. Rozstrzelałem ten biedny parasol. To zrobiłem. Moimi kulkami. Cholera jasna. Jak się do tego gówna mogę dostać? O mój Boże. Myśl, motherfuckerze, myśl. Czego jeszcze nie widziałeś? Wszystko widziałeś. Nowe szaty cesarza. Nie gadałem z tą książką? Chwila. A, bo od dołu. Połączenia wspomnień zostały ułożone. Okej. Hadoken! Co to kurwa było? Co? Chyba już mam dość, muszę zrobić sobie przerwę. Przygotuj wspomnienie, tak. Dobra. Teraz uda mi się to zrobić idealnie. W trzech ruchach. Przypomnienie, po kliknięciu kulki znajdującej się w rogu układanki możesz zmienić położenie elementów po przekątnej. Wiem, to właśnie uratowało mnie ostatnio. Jakby to zrobić? Nie wiem, czy to coś da. Robienie tego idealnie, ale...
Tak, raz, dwa i tutaj kwadrat mi zostanie. O, Holender. Chcę to zrobić idealnie, ale... Jak mi dali podpowiedź, że mogę po przekątnej to zrobić, to chyba znaczy, że muszę to wykorzystać tutaj. Ale... Walić to. Plus. O! Hell yeah! Udało się! Aktywuj. A, to jednak poruszamy się po trochu, nie? Bo ja myślałem, że za każdym razem jak skoczymy, to będzie coraz młodszy. No, w sumie jest coraz młodszy, ale w sensie, że no... Jakby to powiedzieć, bardziej drastycznym. Jeśli chodzi o deszcz, to wolę być suchy, niż przemoczony do suchej nitki. Mi to nie przeszkadza. Wygląda na to, że pamięć przeskakuje przez bardzo krótkie okresy czasu. Musimy znaleźć ważniejsze wspomnienie, albo inaczej zajmie nam to wszystko całe wieki. Korzystaj z uroków krajobrazu. Możemy z nim gadać? Stara wypchana zabawka przedstawiająca dziobaka. Szczerze mówiąc, to zwierzę nie powinno istnieć. Czemu? Jest urocze. Świat nie jest wystarczająco duży dla waszej dwójki. Ku pamięci Eriver Wiles. Super. Już kurde, znalazłem większość wspomnień. Kamień? Nie. To koniec, River? Tak jak ty, obserwuję ją każdego dnia. Już nigdy nie będzie samotna. Nie mogę zrozumieć dlaczego, ale nadal wypełniam swoje życzenie. Jestem pewny, że Ania będzie ci wdzięczna. Lecz, co się stanie, kiedy odejdę? Kto będzie jej strzegł? Kim jest Ania? Kim jesteś? Mam na imię Ewa. Przychodziłam w pobliżu. Czy ona była twoją żoną? E? A, to ona się pyta. Ja myślałem, że to on jej się pyta. Tak, nazywała się River. To nadzwyczajne imię. Normalnie rzeka. Po angielsku. To wszystko nie musiało się stać. Ona nie musiała tego robić. Czego? Ale... Nie zrozumiesz tego. Nawet ja tego nie rozumiem. Przynajmniej mógłbyś nam powiedzieć, o co chodzi. Ale jak chcesz. Muzyka w tej grze naprawdę jest bardzo fajna. Note Ania. Notatki. Coś, o co dbał John i River. Czyżby ich córka, czy coś w tym stylu? A gdzie ten Watson? W samą porę myślałem, że już spadłaś z klifu. Co robiłaś? Podziwiałam krajobraz. Masz jakieś dobre wieści? Bardzo dobre, ogromnie dobre, wręcz dinozaurowe. Znalazłem Velociraptora. To miejsce wygląda na opuszczone. To latarnia, czego się spodziewałaś. W każdym bądź razie złapię cię po drugiej stronie. Baw się dobrze podczas łamania własnych barier. Ha?
uszkodzona lampa. Idziemy dalej. Spróbujemy to znowu idealnie zrobić. O, fuck me. Idealna określa minimalną liczbę ruchów wymaganą do ułożenia wspomnienia. Dobra, ale czy ja coś za to będę miał? I mam pomysł. Udało się. Czy kurde trawę koszą za oknem u mnie? Do jasnej cholery, jak zawsze dobry moment wybiorą. Może Ania to dziobak?